No dzień dobry. Dzisiaj przy żurawkach. Okropnie wieje, ale trudno. Nie mamy wyjścia. Pytanie. Czy przycinamy żurawki na zimę? Słuchajcie, żurawki jak truskawki. Część liści im obsycha i te można oberwać. Zwłaszcza jak ktoś ma fajne kamyczki albo jakąś ozdobną korę, może jeszcze co inne. O, takie liście można oberwać. Można obciąć te suche kwiatki, tak jak przy lawendach. Dużo sadźcie żurawek, bo niesamowicie lubią je pszczoły. Nie wiem, co one w tym widzą, ale niesamowicie lubią. Także można tu wszystko to, co pod spodem, wysprzątać i oberwać. Ale te liście, zostawiamy na zimę. I te, które są już teraz takie ładne, one do wiosny uschną. Ale zobaczcie, ma o wiele cieplej, żurawka puszcza młode listki. Jeszcze ładniej wybarwione niż te stare. Tak, tu mamy przykład drugiej żuraweczki. Mamy tu stare liście zielone już prawie, ale tu te młode, tak, są pięknego koloru. I w ładnym miejscu będzie się to fajnie prezentowało jako roślinka taka zimozielna. I słuchajcie, na co mogę was jeszcze uczulić. Żurawka rośnie tak jak truskawki na takich rozłogach. Widzicie? Cały czas ten pęd się wydłuża i powinien się ukorzeniać, puszczać tu nowe korzenie. Ale jak jest fajna ściółka albo żurawka pięknie sterczy do góry, to ten pęd się nie ukorzenia. I z czasem ta żurawka przestaje fajnie rosnąć i trzeba po prostu taki pęd obciąć, albo wszystkie pędy, tak, i z powrotem wsadzić je do ziemi. O, aż po sam ten fajny młody listek. Wtedy żurawka z powrotem się pięknie ukorzeni. Do wiosny możemy to zrobić jeszcze teraz i będzie pięknie rosła. Na pewno te liście będą jeszcze raz takie duże jak były. Ale generalnie żurawek nie obcinamy teraz jesienią, w grudniu czy w styczniu. Czy w listopadzie wybieramy tylko, wyczyścimy z tego suchego, zgniłego. Reszta zostaje jako roślina zimozielna. Teraz krótko o jeżówkach, bo to nie żurawki, tak? I jeżówki przycinać trzeba, bo zobaczcie, co się robi. Wszystko u jeżówki na zimę usycha. I musimy to fajnie przyciąć. Tu Michalinka, tu z ziemi, dopiero wiosną, tak, wypuszczą młode pędy, młode gałązki, na których będą kwiaty. Z tych już nic nie będzie. Także żurawki tylko czyścimy, jeżówki mocno przycinamy.